występują. Przybycie tytanów. Scenariusz. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Opracowanie wersji polskiej Studio Wideo Manhattan w Łodzi. Czyta Grzegorz Ligier. Kadmosie, Kadmosie, królu Teb, wysłuchaj mnie. Wezwałeś Sybillę, aby poznać swoją przyszłość. Splamiłeś się jednak kolejnym przestępstwem. Zabiłeś swoją żonę. Żona jednak pozostawiła ci maleńką córeczkę, która kiedyś będzie przyczyną twego upadku. Tak postanowili bogowie, aby cię ukarać. Twa córka, kiedy dorośnie, pozna miłość mężczyzny. To będzie dzień twojej śmierci. Nie, królu Teb, nie zabijaj jej. Jeśli zabijesz swą córkę, aby uniknąć swego przeznaczenia, wraz z jej przestanie bić i twoje serce. Jeśli to prawda, że bogowie postanowili mnie zniszczyć, to odwrócę się od nich. Przepędzę ich z Teb i zniszczę ich świątynię. A lud mnie poprze. Ja, Kadmos, będę tu jedynym bogiem. Chodź, Naniono, chodź. Mam ci coś do powiedzenia. Zdradzę ci moją tajemnicę. Ty także powinnaś zażyć kąpieli w tajemnym źródle, które powoduje, że ciało człowieka jest nie do zranienia. Ty, jako moja żona, powinnaś też stać się odporna na zranienia.
Ruszcie się. Pomóżcie królowej. Idźcie, idźcie. Nie można mnie teraz zranić. Wszyscy w to wierzymy. Ale każdy z nas ma swą piętę achillesową, królową. Mówisz zagadkowo. W przeciwnym razie nie byłbym najwyższym kapłanem. Tego wymaga mój urząd. Teraz nas obojga nie można już zranić. Tak, ale mamy coś ważnego do załatwienia. Musimy zrobić wszystko, aby ta przepowiednia nigdy się nie spełniła. W pobliżu Antiope nie może się nigdy znaleźć żaden mężczyzna. Raduj się. Jutro twój wielki dzień. Kapłani przygotowują uroczystości. Kapłani? A więc do świątyni przybędą mężczyźni? Ależ kapłani nie są mężczyznami. To są kobiety? Nie. Oni są po prostu kapłanami. Przez całe życie byłam uwięziona. 18 lat. Dziś wychodzę po raz pierwszy poza te mury i nie wolno mi spotkać żadnego mężczyzny? Nie wolno myśleć o mężczyznach. Mężczyźni to brzydkie istoty. Są błędem, jaki popełnili bogowie, stwarzając człowieka. Jakie szczęście, że i bogowie popełniają błędy. Skoro oni są tak brzydcy, jak mówisz, to dlaczego kobiety ich kochają? Kochają? Tylko istoty niższego rzędu znają uczucie miłości. Ty jesteś córką króla Teb. Zostałaś powołana do roli kapłanki. Masz kochać tylko Boga, który okazuje ci swą łaskę. Bogowie postanowili ofiarować ci wspaniałe życie. Bogowie? Mój ojciec tak postanowił. Twój ojciec jest naszym Bogiem. Nie wolno ci o tym zapominać. Te budowle ze złota będą stanowiły nowe miasto. Pozostałe zostaną zburzone. Na miejscu wyburzonych domów powstaną pomniki mojej boskiej czci. Bardzo wiele olbrzymich pomników. W tych domach mieszkają ludzie. Te domy zostaną zburzone. Na ich miejscu staną pomniki. A lud? O czym on mówi? Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie będzie mieszkał lud. Z pewnością nie na moich pomnikach. Co mnie obchodzi, gdzie będzie mieszkał lud? Nowe miasto będzie dużo kosztować. Potrzeba dużo pieniędzy. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Nie jesteś zdolny myśleć o niczym innym? Wprowadźcie nowe podatki. Zmuście lud do nowych danin. Musicie zdobyć te pieniądze. Lud się skarży, mój królu. Lud jest zawsze niezadowolony. Odpowiedz mi, kto ma rację, twój król czy głos ludu? Dlaczego mnie o to pytasz? Byłem ci zawsze oddany, mój królu. Każde twe życzenie jest dla twych sług rozkazem. Jak dobrze potrafisz kłamać. Ty oszuście. Wszyscy jesteście oszustami. Wiem, jak bardzo mnie nienawidzisz, jak wszyscy mnie nienawidzicie. Ale pamiętajcie, że moja cierpliwość kiedyś się skończy. Wynoście się. Wszyscy. Proszę, abyście odeszli. Nie nadużywajcie cierpliwości króla.
Twój dziki gniew napawa mnie strachem. Uspokój się, królu. Proszę cię. Twoi doradcy nie są warci, żeby ich tylko łajać. Musisz ich naprawdę ukarać. Lud staje się bezczelny. Kto to był? Byłeś bardzo zagniewany na Widomeneo. On zawsze był przeciw tobie. Nigdy nie chciał spełnić swych życzeń. Teryk zabił go na mój rozkaz. Zabił? Można go było wtrącić do więzienia. Z więzienia można uciec. Poza tym inni nie odważą się teraz tobie sprzeciwić. Masz rację. On zawsze był przeciwko mnie. Ale w przyszłości, zanim będziesz działać w moim imieniu, zapytaj mnie o zdanie. Zawsze robię tylko to, czego sobie życzysz. Zajmuję się także twoją córką. Jutro zostanie wyświęcona na kapłankę. Żaden mężczyzna nie odważy się zbliżyć do królewskiej kapłanki. Antiope nigdy nie pozna miłości. A my oboje będziemy żyli wiecznie. Możesz zapomnieć o klątwie bogów. Nawet Zeus nie może nas ugodzić swym gromem i strącić do świata podziemnego. Nigdy nie przeżyjemy mąk, na jakie zostali skazani Prometeusz, Tamperos i inni. Będziemy zawsze tu, na górze, w promieniach słońca, bo jesteśmy potężni. Jesteśmy nieśmiertelni jak bogowie. Zamilcz. Zbudźcie się, tytani. Zbudźcie ze snu. Posłuchajcie głosu bogów. Bogów, których obraziliście przed wiekami swoją pychą i zarozumiałością. Dziś także żyje na ziemi człowiek, który urąga bogom i sam ogłosił się bogiem. To Kadmos, król Teb. Chciał ujść przed klątwą i gniewem bogów. Chce swą własną córkę złożyć w ofierze na ołtarzu władzy. I zdaje się, że spełni swe życzenie. Dlatego Zeus dziś chce wskazać wam drogę, dzięki której możecie zmazać swe przestępstwo i odkupić winy. Zdecydował, że jeden z was będzie tym, który wtrąci tego pysznego króla do świata podziemnego. Uda się tego dokonać tylko przebiegłością i mądrością. Dlatego Zeus wybrał ciebie, Kriosie. Nie jesteś wprawdzie tak silny jak twoi bracia, ale jesteś mądrzejszy od nich. Jeśli wypełnisz misję bogów, tytani odzyskają wolność. No cóż, to był najwyższy czas, żeby Zeus przypomniał sobie o nas. Dokonał najlepszego wyboru. Wypełnię jego rozkazy z największą radością. Wtrącę Kadmosa do świata podziemnego. Aby dać wolność mym braciom. Ty jesteś już wolny. Zgodnie z wolą bogów możesz już ujrzeć światło dzienne. Stałeś się znów człowiekiem, śmiertelnym człowiekiem, którego można zranić i zabić. Masz tylko jedną broń na swą obronę. Twoją mądrość.
Macie się radować. Wasz król stoi przed wami. Ruszcie się, idioci. Wasz król tutaj jest. Król jest waszym Bogiem. Macie być szczęśliwi. Niech żyje król. Niech żyje. Niech żyje król. No cóż. Kogo przedstawia ta zabawna statua? Czy to ma być król? Cóż, widać pewne podobieństwo. Chodź do domu, ty durniu. Czekam na waszą propozycję, moi drodzy. Podziwiajcie ten powab, ten wdzień, grację. Podziwiajcie wysmukłość tych ud i łydek. Spójrzcie na te biodra, to rasowa kobieta. Mam 100 drachm, co mam kupić, konia czy kobietę? Kup tę tkaninę, uszyjesz sobie nowe szaty. Mam wielki wybór. Kobiety wszystkich ras i kolorów skóry. Zatroszczą się o wasz dom i gospodarstwo. Rozjaśnią ci samotne noce. Czy król przychodzi czasami kupować na jarmarku? Chciałem tylko wiedzieć, czy zdarza mu się przyjść na jarmark, żeby kupić kilka rzodkiewek. Jestem wiernym poddanym króla, dlatego bardzo mnie to interesuje. Zabawne. O cokolwiek zapytam? No tak. O cokolwiek zapytam, nie dostaję żadnej odpowiedzi. Wiecie, jestem ze wsi i właśnie... Właśnie. Nazywają mnie Krios. Achilles. To dziwne. Czy wy wszyscy tutaj jesteście niemi? Macie poucinane języki? Wszyscy? Czy jesteś od urodzenia niemy? Trzeba mieć pecha. Spotykam wreszcie kogoś, kto chce porozmawiać i akurat ten ktoś nie ma języka. Przykro mi. Oto ten koń. Kadmos powinien być zadowolony. Wybrałem najcenniejszą perłę z mojej hodowli. Będziesz towarzyszył Achillesowi aż do pałacu. Mieszkasz w pałacu? Jesteś przyjacielem króla? Czy król opuszcza czasami pałac, żeby pójść do miasta? To musi być wielka parada, kiedy król udaje się do miasta. Rydwany, konie. Szkoda, że nie można tego częściej oglądać. Wiesz, żyję na wsi. Muszę wszystko zobaczyć, jak tutaj jest, żebym mógł opowiedzieć wszystko dokładnie mym przyjaciołom, kiedy wrócę na wieś. Uważam, że jest winny. 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 Winny.
Zostałeś skazany na śmierć, ale nasz wielki Pan ma w swej bezgranicznej dobroci i mądrości wielką litość. Daruje ci życie, jeśli jeszcze raz pokażesz potęgę twojej siły. Podczas uroczystości w świątyni staniesz do walki z pozostałymi skazańcami i jeśli pokonasz ich wszystkich, to nasz król łaskawie daruje ci życie i wezmie cię do służby w swym pałacu. Zaprowadźcie go do lochu. Uważam, że to świństwo. Podłość i gwałt. Nie mieszkam w mieście. Pochodzę ze wsi i uważam, że to jest obrzydliwe. To miasto przypomina pole bitwy. O ile wiem, każdy król powinien służyć swemu ludowi i ochraniać obywateli. Kalmos twierdzi, że jest boskiego pochodzenia, a więc nikt nie wie, kto był jego ojcem. I lepiej o tym nie mówić. Twoje słowa nie podobają mi się. Masz zbyt ostry język. Poskromię twój bezczelny język. Poskrom swoje konie, jeśli potrafisz. Nigdy nie próbuj poskromić języka wolnego człowieka. Straż, brać go. Zatrzymajcie tę beczkę. Moje winogrona. Co on wyprawia? Pobiegł tam. Na prawo? Nie, na lewo. Dajcie tu drabinę, szybko. Jest tam, na górze. Pozwoli pani, Trios. Piękna dziś pogoda. O, przepiękna. Czy to jest czekolada? Pomyję. Pozwoli pani? Proszę. Witam. Oto pomyję. Stój ty, psi synu. Do widzenia. Od wieków nie bawiłem się tak wspaniale. Cześć, skarbie. Spotkamy się dziś wieczorem? Nie, nie, dość tego. Uwaga, idę. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Starczy tego. Zabrania się wyrzucać śmieci przez okno. Wybacz. Musicie schwytać go żywcem. Spodoba się królowi. Takie jest życie. Nie rób tego.
Hej, tu jestem. Chcecie mnie wreszcie ująć, czy nie? To jest gorące. Przynieś mi nowej wody. Jazda, pośpiesz się. Tak, to moja wina. Przepraszam cię, ta woda była zła. Wejdź, rozgość się. Spędzisz tu miły czas do jutra. To mili chłopcy, zaprzyjaźnij się z nimi, bo jutro będzie za późno. Cóż, zaczyna się bardzo zachęcająco. Hej, tu! Mówisz do mnie? Naturalnie. Skąd mam to wiedzieć? A może rozmawiałeś ze sobą samym? Są tacy idioci na świecie. W dębie jesteś mocny. Ale pokaż mi swoje muskuły. Jutro rano cię zabiję. Pomyśl o tym. A, doprawdy? Jazda, wstań. No wstań. Zaraz wrócę. Przepraszam. A teraz ją zniszcz. Łatwo ulegający wpływom, zarozumiały i próżny. Oto woda. Jest gorąca. On ci wylewa wodę na głowę i ty się na to godzisz? On jest bardzo silny. Staw mu czoła. Jeszcze mi życie nie zbrzydło. Staw mu czoła. Odejdź. A teraz posłuchaj mnie. Jutro i tak cię zabiję. Ale będziesz umierał wolno. Połamie ci każdą kosteczkę. Macie być cicho. Jeśli któryś z was otworzy gębę, czeka go chłosta. Nie przeszkadzajcie swoim hałasem kapłanom. Hej, szybko, przyjdź tu. No chodź tu. Pochyl się. Ja, Kadmos, król Teb, wasz Bóg i władca nieba i ziemi, rozkazuję wam modlić się do mnie i złożyć mi ofiarę. Hej, ty, kim jesteś? Jestem córką króla. Króla? O jakim królu mówisz? Królu Teb. Jestem córką Kadmosa. Na wszystkich bogów. Jesteś piękna, przepiękna. Nigdy nie przypuszczałem, że jest na świecie kobieta, która ma tak piękne oczy jak ty. Twój uśmiech jest taki słodki, a twoje włosy w tym świetle wyglądają jak złoty welon. Hej, nazywają mnie Krios. Twoje oczy są naprawdę cudowne.
Jesteś mężczyzną? Tak. Jestem mężczyzną. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Mówi się, że mężczyźni są błędem stwórcy. Mówiono to także o kobietach. Kiedy możemy się spotkać? Najważniejsze jest, że istnieją kobiety i mężczyźni. Jeżeli mężczyzna spotka kobietę, która ma tak piękne oczy jak ty, Antiope. Przepraszam. Ja, Kadmos, twój król i twój pan, powołuję cię na kapłankę Boga Teb. Jemu poświęcisz swoją miłość. Masz go słuchać i masz być mu wierna aż do śmierci. Gdy zostanie ukończona budowa nowej świątyni ku czci Kadmosa, będziesz w niej żyła w samotności i strzegła wiecznego ognia. Wstawać! Wstawać! Na dworze jest cudowny ranek. Piękny dzień, żeby umrzeć. Dwóch z was będzie walczyć przed obliczem królewskim. Ten, który wyjdzie z tej walki z życiem, będzie walczył z trzecim zwycięzcą tej walki, będzie walczył z czwartym i tak dalej, aż pozostanie tylko jeden. To sprawiedliwy podział, prawda? Ten, któremu uda się przeżyć, zostanie ułaskawiony. Teraz wybierzcie sobie miecze. Spokojnie, bez gwałtu. Ten miecz należy do mnie. Już, wystarczy. Chodźcie tu, szybko. Ustawić się. O, widzę, że wyszukałeś sobie największą i najcięższą broń. Udowodniłeś tym, że jesteś najsilniejszy. Dobrze. Będziesz w takim razie walczył jako pierwszy i to przeciw komuś, kto ma mniejszy miecz od ciebie. Następnie będziesz walczył ty, a potem ty. A ten, który miał pecha i wybrał najmniejszy miecz, będzie walczył na końcu. Powodzenia. Powiedział powodzenia. Żartuję sobie. Wszystko jedno, i tak wszyscy zginiecie. Mówiłem ci od razu. Ty masz tylko muskuły, ani krzty rozumu. Jeden z was musi umrzeć. Niech lepszy zwycięży. Ogień. To niemożliwe. Musieliście już gdzieś ją widzieć. Ma oczy jak dwie błyszczące gwiazdy, a kiedy się uśmiecha, wygląda jak jutrzenka. Powiedziała, że jest córką króla. Może to prawda. Ty przecież służyłeś w pałacu. Musiałeś ją gdzieś widzieć. Nie słyszałeś niczego o córce króla? Jazda, chodź.
Co tam piszesz? Swoje imię na murze? Niepotrzebny ci nagrobek. Chcesz zarobić drachmę? Co mam za to zrobić? Umieram z zimna. Daj mi proszę płaszcz, żebym mógł się nim owinąć. Przynieś najpierw płaszcz. Ten blondyn jest wyjątkowy, królu. Ten blondyn jest podobno wyjątkowy, tak mówił. Proszę, podaruję ci to. Uwaga, ogień, usmażysz się. Uwaga, bo się nadziejesz. Dobrze. Wybacz mi, ale muszę się wydostać. Uważaj. Zabij go. Dlaczego? Wystarczy mi zwycięstwo. Nie chcę zabijać przeciwnika. Bądź równie wspaniałomyślny, jak jesteś mądry, mój królu. Daruj mu życie. Powiedz mi, jak się nazywasz. Krios. Jestem twym wiernym poddanym, królu. Podnieś się, Kriosie. Twoje życzenie będzie spełnione. Niech żyje Kadmos, niech żyje król. To była jedyna możliwość, żeby walczyć przed twym obliczem. Jedyna droga, aby się do ciebie zbliżyć. Tak wiele słyszałem o twojej chwale. Zawsze bardzo chciałem żyć na twym dworze, służyć ci, ochraniać cię.
Zauroczył mnie sposób, w jaki walczysz. Masz styl, który zawsze podziwiałem. Walczysz rozumem przeciwko mięśniom. Interesujesz się bykami. Kryjo się? Uważam, że to bardzo sympatyczne zwierzaki, ale wolę, kiedy między nami jest wysoki mur. Od pewnego czasu jest u nas obyczajem, że młodzi ludzie walczą z bykami na arenie. To wielki zaszczyt dla naszej młodzieży walczyć przed mym obliczem. Rozum mięśnie po jednej stronie i brutalna siła po drugiej. O, kogo ja widzę? Znasz Achillesa? Spotkałem go, zanim mnie pojmano. Wiedziałem, że żyje w pałacu, ale nie wiedziałem, co tu robi. Zazdrościłem mu, że ma zaszczyt służyć tobie, panie. Achilles jest bardzo dobrym i wiernym sługą. Ma długie uszy, ale bardzo krótki język. Nikomu nie może opowiedzieć tego, co usłyszy. To najlepsza gwarancja długiego życia. Stawiam 50 drachm na byka. 50 drachm. Wspaniały byk. Jego nikt nie pokona. Tutaj, ja stawiam 100 na byka. Stawiam 20 na byka. Stawiam 500 drachm na przeciwnika byka. A ty? Nie robisz zakładu? O nie, ja zakładam się tylko wtedy, kiedy jestem pewien wygrany. Widzisz? Rozum zawsze zwycięża. Tak, ale aby zwyciężyć piękną kobietę, potrzeba czegoś więcej, poza rozumem. Chodź. Chciałem przez to powiedzieć, mój królu, że najlepszą obroną przed bykiem jest ucieczka. Dla mnie, Kriosie, najprzyjemniejsze w tym wszystkim są zakłady, ponieważ zawsze wygrywam. To było bardzo mądre z twojej strony, że nie postawiłeś na byka, bo byś stracił. Szczęście jest zawsze po twojej stronie. Chciałbyś podwoić wygraną, a może chcesz ją stracić? Jaki chcesz zrobić zakład? Stawiam moje dłonie przeciw twym oczom i rozumowi. Pozwoli pani? Oto moje ręce przeciw oczom i rozumowi wszystkich, którzy chcą ze mną zagrać. Perła leży pod tym pucharem. Cały czas leży pod tym pucharem.
Uważajcie, patrzcie na moje ręce. Ręce są szybsze niż myśli. Myślicie, że wszystko widzicie, ale niczego nie widzicie. Ta zabawa jest pozorem, a pozory mylą. A przez pomyłkę stracicie. Powiedz mi, królu, gdzie teraz znajduje się perła? Pod tym? Nie. Może pod tym? Nie, tutaj też jej nie ma. Jest tutaj. Proszę śmiało, przyjaciele. Grajcie i róbcie zakłady. Który się teraz ze mną założy? Moje ręce kontra wasze oczy. To nie jest oszustwo. To zręczność i pozór. Pozór, który przeczy rzeczywistości, ale jest rzeczywistością. Obawiam się, że teraz nie będziesz miał szczęścia, Kryosie. Słyszałam, że w świątyni zwyciężył walkę najmłodszy skazaniec. Wszystkich pokonał, a teraz siedzi u boku twego ojca. Mam nadzieję, że to on jest tym zwycięskim skazańcem. Jego głos jest bardzo miękki, ale jego ramiona są silne i twarde. Od dzisiejszego ranka mówisz tylko o tym nieznanym skazańcu. On od dziś rano też myśli tylko o mnie. Skąd to wiesz? Czuję to. Uważajcie, otwórzcie szeroko oczy i patrzcie na ręce. Pieniądze i biżuteria leżą na stole. Gdzie jest perła? Pod tym pucharem? Ty to masz szczęście. Przepraszam. Żądam rewanżu. Zgoda. Zrobimy inny zakład. Jutro rano wyruszymy na polowanie. Każdy z was wrzuci teraz drogocenną sztukę biżuterii do tego pucharu. Ten, kto przyniesie trofeum z tego polowania, będzie bardzo bogatym człowiekiem. I złota korona przyozdobi jego czoło. Bogactwo nie wystarczy zwycięzcy, zostanie także uczczony. A ty, Kryosie, lubisz polowanie? Jeżeli nie jestem zwierzyną łowną. Myślę, że szczęście będzie mi jutro sprzyjać. Słyszysz? To słowik. Nie znoszę słowików. Mam żyć jako kapłanka w świątyni. Te komnaty były dla mnie więzieniem, ale wolałabym już tutaj zostać. Upłynie wiele czasu, zanim będzie gotowa świątynia na Akropolu. Mnie ten czas upłynie szybko, a potem będę musiała zostać kapłanką. Śpij dobrze. Hej, córko króla, jestem Kryos. Byłem dzisiaj w świątyni, przypominasz sobie? Ty jesteś mężczyzną? Brawo, wiele już się nauczyłaś. Nie, nie, nie podchodź do okna. Musisz najpierw coś się ubrać. Ubrać się? Dlaczego? Ponieważ kiedy mężczyzna i kobieta ze sobą rozmawiają, lepiej, żeby byli ubrani, nawet jeśli dzieli ich krata, tak jak tu. Czy teraz dobrze?
Powiedziałbym, że nawet za dużo włożyłaś na siebie. Powiedz mi, jak masz na imię? Nikt nie zna twojego imienia. Antiope. Antiope. Komiczne imię. Mnie się podoba. Mnie nie. Ale musi się spodobać. Nie bój się mnie. Jakie masz silne mięśnie. Mężczyzna musi być silnym, żeby mógł bronić kobiety. Mężczyzna musi bronić kobiety. Dlaczego mężczyzna musi bronić kobiety? Dlaczego pytasz zawsze dlaczego? Dlaczego do mnie przyszedłeś? Przechodziłem tędy przypadkowo. To nieprawda. To nie był przypadek. Chciałem cię zobaczyć. Dlaczego? Dlaczego? A dlaczego mężczyzna chce widzieć kobietę? Nie wiem, dlatego pytam cię. A więc uważaj, na przykład, jeśli taki mężczyzna jak ja spotka kobietę, a ta kobieta jest właścicielką takich oczu jak twoje, to ten mężczyzna zakochuje się w tej kobiecie. Miłość znają tylko istoty niższego rzędu. Chcesz mnie poślubić? Powiedz. A co to znaczy to słowo? A... Ty zupełnie nic nie wiesz. Zawsze byłam zamknięta w tym pokoju. Jeśli kogoś poślubiasz, to żyjesz cały czas ze swoim mężczyzną. Musisz go kochać i słuchać. Musisz być mu wierna aż do śmierci. W takim razie jestem już poślubiona. Komu? Zostałam poślubiona królowi i bogowi Teb. Muszę mu być posłuszna i wierna. Masz służyć Bogu, który jest twoim ojcem? Czegoś równie perfidnego jeszcze nie słyszałem. Nawet Zeus, który popełnił tyle błędów, nie wymagał czegoś podobnego nigdy od żadnej ze swych córek. Lecz twój ojciec to robi. Nie pozwolę na to, żeby cię unieszczęśliwił. Zabiorę cię stąd. Jeszcze nie wiem, jak tego dokonam, ale zabiorę cię. Kocham cię. Powtórz za mną. Kocham cię. Nie, nie tak. Musisz to powiedzieć serdecznie. Kocham cię. Kocham cię. Tak, teraz było już lepiej. Kocham cię. Kocham cię. To musi być sen. Cudowny sen. Ale to może być tylko sen. Wiele razy śniłam nocą cudowne sny. Sny są darem bogów i uszczęśliwiają nas. Ale promienie słoneczne zabierają sny ze sobą każdego ranka i oświetlają złotym blaskiem kraty mojego więzienia. Nie ma takiego więzienia, które ukryłoby cię przed moją miłością. Szukasz czegoś? Nie. Niczego nie szukam. Śpij dalej. Ty żądna pieniędzy, żmijo. Chciałaś tylko dostać zapłatę. Nie przychodź więcej do mnie ze swoimi kłamstwami. Naprzód! Thank you.
Chcesz polować bez broni? Zastanawiam się, jak chcesz pokonać zwierzynę gołymi rękoma. Każde zwierzę pokonuje się inną bronią. Na jakiego zwierza dziś polujemy? Wybrałem zwierzynę, którą można pokonać każdą bronią. To człowiek. On będzie dziś naszym trofeum. Prosiłem cię o łaskę dla tego mężczyzny. I okażę mu ją, ale pod jednym warunkiem. Jeśli uda ci się dotrzeć do morza, które jest za tym lasem, będziesz wolny. Poczekamy, aż słońce wzniesie się nad świątynię. Wtedy ruszymy w pościg. Ruszaj. Kryosie, powiedz mi teraz, jaką broń wybierasz na to polowanie? Moją normalną broń, rozum. Będę polował z tobą, mój królu, i pomogę ci odrobić wczorajsze straty. Słońce stoi nad świątynią. Zaczynamy polowanie. Dlaczego wybrałeś tę drogę? Jeśli się bardzo oddalimy od pozostałych, później ich nie znajdziemy. Dzięki temu będziemy polować sami. Człowiek wyrusza na polowanie uzbrojony przede wszystkim w rozum. Musi wczuć się w położenie ściganego. Rozumiesz to? Nie. A więc zastanów się, co byś zrobił, gdybyś to ty był ściganym. Gdyby mnie ścigano, uciekałbym jak najdalej od pościgu. Zgadza się. I on tak zrobi. Na pewno będzie biegł rzeką, ponieważ psy nie podejmą tropu w wodzie. Jedziemy w złym kierunku, pozostałych nie słychać. Rator dobiegnie do mostu na rzece i zniszczy go. Wiesz, że jest silny jak lew. Dzięki temu zmusi myśliwych, aby zawrócili i sforsowali rzekę w innym, odległym miejscu. Zapewniam cię, że my ujmiemy go przed nimi. Martwi cię to, że nie ma tu twojej świty, jesteśmy sami. Nie. Dlaczego miałoby mnie to martwić? Mów dalej, Kryosie. Co teraz zrobi Rato? Sądzę, że teraz biegnie po skałach, żeby nie zostawiać śladów. Jeśli jest tak, jak twierdzisz, niebawem powinniśmy go ująć. Przejdź przez las i odetnij mu drogę. Dobrze. Obiecuję ci, że odetniemy naszej zwierzynie drogę do morza.
No i co powiesz? Wszystko stało się tak, jak przewidziałem. Na mojej główce możesz polegać. Nie, ukochany królu. Rozumiem twoje rozczarowanie, ale tym razem będą nici z zabijania. Ty śmiesz? Śmiem, ponieważ jestem silniejszy i jesteśmy tu sami. Przy pomocy Lato przygotowałem ci cudowną niespodziankę. Chodź, wielki Boże. Pójdź za mną. Ja mam pójść za tobą? Dokąd? Do świata podziemnego, na co skazali cię bogowie za to, że ich obraziłeś. Nie myśl sobie, Kriosie, że się uratujesz. To beznadziejne. Na ucieczkę jest już za późno. Nigdy nie daję posłuchu słowom niewolnicy. Jestem ostrożny. Nie jesteś wystarczająco sprytny, aby mi zagrażać. Krios został tu przysłany przez bogów. Miał mnie porwać i wtrącić do podziemnego świata. Miałem pecha, ale jeszcze jest jedna możliwość. Tutaj. Zabić go. Zabić go. Mam tam skoczyć? To jedyny ratunek. Chodź, chłopcze, zaraz będziemy na plaży. Jeszcze tylko kilka kroków. Powiedz mi, gdzie jest to przeklęte miejsce, gdzie znajduje się świątynia Boga podziemi? Tam, za tymi wzgórzami. Spotkamy się tam dziś wieczorem. Tylko uważaj, żeby nikt cię nie zobaczył. Dokąd chcesz iść? Muszę kupić upominek dla przyjaciela. Krios, w końcu jesteś. Już się bałem o ciebie. Co tam masz? Co to jest? Upominek dla przyjaciela. Czego szukasz? W każdej takiej świątyni znajduje się tajemne wejście do świata podziemnego, a tam panuje Pluton. Chcesz się dostać do świata podziemnego? Dlaczego? To już ja wiem dlaczego. Gdzieś tutaj musi być to wejście. Ty jesteś obłąkany. Nie, nie. Już wiem, co jest grane. Ta świątynia była kiedyś zatopiona, a więc wejście jest jeszcze pod wodą. Dokąd idziesz? Poczekaj tu na mnie. Muszę tylko odbyć krótką rozmowę z Plutonem.
Hej, ty, mała wszo, czego szukasz w tej okolicy? Przyszedłem do ciebie. Chcę ci złożyć wizytę. Tyle słyszałem o tobie, że postanowiłem cię poznać. Przyniosłem ci upominek. Upominek? A co mam dla ciebie za to zrobić? Weź mnie w rękę i przenieś przez ogień. Oto moja ręka. Siadaj, maluchu. Oto mój upominek. Pierścień. Pierścień. Tylko ostrożnie, dobrze? Dlaczego nie pijesz? Pij. To tylko hełm Plutona czyni mnie niewidzialnym. Chce ci się pić? Dlaczego nie pijesz? Pij. Bogowie, niczego się nie bój. To tylko hełm Plutona czyni mnie niewidzialnym. Ale niestety to działa tylko w nocy. Dzięki temu uratuję Antiopę. Rato. 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 Czy słyszysz, jak wiatr szemrze wśród liści? Nie znoszę wiatru. Antiope. Na bogów. Co tu się stało? Antiope, moja kochana. Czy dzisiejszej nocy nie ma żywej duszy w tym pałacu?
Ale jestem głupi. Dlaczego się chowam? Przecież jestem niewidzialny. Antiope jest w bezpiecznym miejscu, jest dobrze strzeżona. Nikt w pałacu nie wie, gdzie ona jest, poza Achillesem. Ale on na szczęście nie może mówić. Achillesie, hej. Achillesie. Achillesie. Chodź ze mną. Myślę, że możemy być spokojni. Tu na górze nikt nas nie będzie szukał. Dokąd wywieziono Antiope? Na okręt. Na wyspę. Czy na tej wyspie są żołnierze? A więc nie ma żołnierzy. Ale są tam węże. Węże na głowie? Gorgona. Co to jest Gorgona? Kobieta? Tak, czarownica. Człowiek, na którego spojrzy, zamienia się w kamień. Powiedz mi, co zamierzasz, Kriosie? Przedostanę się na tę wyspę i uprowadzę Antiopę. Muszę tam być, zanim stanie słońce. A Gorgona? Coś wymyślę.
On jest tutaj. Miałaś rację. Krios jest na wyspie. Dziś po raz pierwszy nie ma między nami kraty, która by nas dzieliła. Kocham cię. Słońce zniknęło i cała ziemia pogrążyła się w ciemnościach. Ta burza nadciągnęła z nadwyspy. Ta burza wywiązała się tak szybko? Tak samo jak wtedy, kiedy uderzył na nas Pers Meduza ze swą hordą. Cała ziemia zadrżała. Morze szalało. Sądzisz, że Gorgona? Panie, czy kazałeś mnie wezwać? Przygotuj okręty. Jak tylko morze się uspokoi, żołnierze popłyną na wyspę. Przeszukacie całą wyspę i pojmiecie każdego, kogo tam spotkacie. Nikt nie może uciec. Nikt. Anna Sagora, 27 Jahre. Los! Szybko, ruszajcie się. Przyda się na okręcie? Skoro jest tak dobrym niewolnikiem, jak twierdzisz, dlaczego chcesz go sprzedać? Z powodu kobiety. Wspaniale. Zrozumiałem. Załatwione. Trzymaj. Chodź tu. Naprzód, do portu. Możemy ruszać. Morze się już uspokoiło. Tak, sądzę, że możemy teraz spróbować przeprawić się. Odpocznijcie trochę. Każdy pozostaje na swoim miejscu aż do czasu ponownego wypłynięcia. Ja też pozostanę na okręcie. Za dużo podłych rzeczy już zrobiłem w życiu. Przeżyłem wiele niebezpieczeństw i walczyłem w wielu bitwach. Ale ta wyspa... Chodźcie. Szybko. Ukryjcie się tutaj. Tylko bądźcie cicho, żeby nikt was nie usłyszał. Żołnierze na pewno was nie znajdą. Hej, tu jestem, Antiope, kocham cię, kocham cię. Spróbuję tak przerazić tych żołnierzy, że w popłochu uciekną z powrotem na okręty. Mam nadzieję, że się uda. Ty pójdziesz do Antiope. Ona ukryła się w wielkiej dziupli drzewa, które stoi tuż koło domu. Jeśli żołnierze ją tam znajdą i będą usiłowali pojmać, mam nadzieję, że ją obronisz, przyjacielu.
Er ist ohnmächtig geworden. Hebt ihn auf. Zemdlał. Pomóżcie mu wstać. Myślę, żołnierz nie myśli. Żołnierz ma słuchać. Naprzód. Hej. Hej, ty. Hej, tu. Ty idioto. Wejdźcie do środka, tylko bądźcie ostrożni. Postradałeś rozum ze strachu? Nie, nie, widziałem. Popatrzcie na to. To krew, a więc on jest takim samym śmiertelnikiem jak my. Można go zranić. Pójdziemy jego śladem. Nie mógł odejść zbyt daleko. Posłuchajcie, oni nie mogą was znaleźć. Spróbuję ich odciągnąć daleko stąd. Krios, bądź cicho. Ochraniaj Antiopę. Powierzam ją ci. Bądź cicho, proszę. Ta krew jest świeża. Musiał tędy przechodzić. Naprzód, otoczcie las. Nie może nam ujść. Co chcesz zrobić? Czy szukacie mnie? Pani... Nie zabijajcie go. Jeśli go zostawicie przy życiu, pójdę z wami do Teb. Wiem, ojcze Zeusie. Wszystko zrobiłem źle i dlatego mnie karzesz. Jak zwykle. Ale to nie moja wina, że się zakochałem. Sądzę, że ty powinieneś to zrozumieć. Tobie się to zdarzało bardzo wiele razy. Zabrałeś mi także ten hełm. A więc już po mnie. Teraz możesz mnie pogrzebać. Krios, wiedziałem, że mi nie uciekniesz.
Dlaczego chcecie skrzywdzić naszego braciszka? Zejdź mi z drogi. Zeus nas przysyła, abyśmy ci pomogli. On rozumie twoje położenie. Uwolnimy Antiope. Powiedz mi, czy w Tebach są piękne kobiety? Braciszku, czy cię skrzywdzili? To jest woda ze Styksu. Cudowny środek na zranienia. Rzeczywiście, cudowny środek. A co zrobimy z nimi? Oni mogą zaalarmować innych. Sądzę, że to byłoby zbyt niebezpieczne. Tak, i trudno przewidzieć, co by z tego wynikło. Kierunek Teby. Złożymy wizytę Kadmosowi. W porządku, jesteśmy wystarczająco silni. Dobrze by było, gdybyśmy mieli jakąś broń. To będzie niełatwo załatwić. Masz jakiś dobry pomysł? Ja zawsze mam dobre pomysły. Chciałbyś trochę świecidełek? Nie wystarczy ci to? Tak, rozumiem. Zgoda. Jak sobie życzysz? Wystarczy tyle? Czy te gromy są naładowane? Za tę cenę powinny być podwójnie naładowane, przyjacielu. Do zobaczenia. Gdzie jest Krios? Odpowiadaj. Mów. Nie uwierzę, że on nie żyje, zanim nie ujrzę jego ciała. Mów albo umrzesz. Nie zapominaj słów Sybilli. Jeśli zabijesz swą córkę, żeby ujść przed klątwą bogów, umrzesz razem z nią. Pozostaniesz tu, na dole, w lochach, skuta łańcuchami, dopóki nie będę miał pewności, że Krios nie żyje. Tylko bogowie mogą nam zagrozić, a ty sam jesteś Bogiem. Nie można cię zranić. Żaden człowiek nie może cię zabić. Rogatki miasta są dobrze strzeżone. Mury są dość wysokie. Na mój gust są za wysokie. Podejście jest skaliste. Mają wielu żołnierzy. O dużo za wiele żołnierzy. Miasto nie do zdobycia. Miasto nie do zdobycia. Zupełnie nie wiem, czego się obawiacie. Już zapomnieliście, że mamy gromy? Musimy się tylko zastanowić, jak się dostać do miasta. To dla nas żaden problem. Poradzimy sobie z tym. Mam taką nadzieję. Poślubisz mnie? Ty, spójrz tam. To statua. Tavios Pyrrhusu, wielki artysta rzeźbiarz, odlał te statuy, aby uczcić cię jako Boga. Czekamy tylko na twój znak, mój królu, aby rozpocząć ceremonię ofiarowania.
Ofiara ludzka jest największym darem, jaki można złożyć Bogowi i królowi. Odsłonić. To wspaniałe dary. To dzieła sztuki stworzone przez prawdziwego mistrza. Ja, Kadmos, Bóg i Pan, Król Królów, przyjmuję w błogosławieństwie tę ofiarę. Zabić. Macie ich zabić. Zabić. Naprzód. Zatrzymasz ich i zniszczysz. Żaden z nich nie może dostać się do pałacu. Piękna panienko, czy to dla mnie? Panienka nerwowa, co? Do widzenia. Wierz mi, moja słodka, już od stuleci nie widziałem kobietki. Małe orzeźwienie.
To bardzo gorzkie żyć samotnie, kiedy dusza jest stęskniona miłości. Chcę pozostać z tobą. Chwileczkę. Przestań kokietować. Wracaj do domu. A ty pamiętaj, że nie znoszę gwałtu. Rato. Hej! Uważaj! Jest ich odrobinę za dużo. Mam pomysł. Słuchajcie mnie. Precz z tyranią. Niech żyje wolność. Niech żyje wolność. Co on mówi? Precz z tyranią. Niech żyje wolność. Co to znaczy? Niech żyje wolność. Niech żyje wolność. Niech żyje wolność. Niech żyje wolność. Do pałacu, droga wolna. Nie pozwolisz im tu wtargnąć. Wiesz, jak ich zatrzymać. Piękny dzień dobry. Dzień dobry. Naprzód.
Uważajcie, chłopcy. Nie ma sensu dalej walczyć. To beznadziejne. Spróbuj jeszcze wytrzymać. Hej, podaj mi gromy. Wytrzymajcie jeszcze, bracia. Każę ich wszystkich zabić. Nawet lud odważył się wystąpić przeciwko mnie. Mój gniew i moja zemsta zniszczą Kryosa i fałszywych bogów na Olimpie. Bogów. Bogów nie pokonasz. Musisz teraz walczyć, jak to robi mężczyzna. A tego się boisz. Zapominasz, do kogo mówisz. To ty zapominasz, do kogo mówisz. To ja uczyniłam cię Bogiem, a lud w to uwierzył, bo mu tak kazałam. Zamilcz. Pamiętaj o tym, że rozmawiasz z Bogiem. Nie jesteś żadnym Bogiem, jesteś tylko człowiekiem jak wszyscy. Bądź cicho. Nie mamy czasu na kłótnie. Musimy się ratować, musimy coś zrobić. Chyba że jesteś na to zbyt tchórzliwy. Zabij Kryosa. Oni nie wstają. Czar został złamany. Już nam nie zagrażają. Kryos. Zabiłem Nanione. Zwróciła się przeciwko mnie i za to ukarałem ją śmiercią. Ty także umrzesz. Twój rozum już ci nie pomoże. Nie ma takiej broni na świecie, która mogłaby mnie zranić. Za to mój miecz cię przeszyje.
Kriosie. Krios! Krios! Widzisz, to wszystko było bardzo proste. Dziecinna zabawa. Bardzo się bałam. A teraz drżę zimna. Będę cię ogrzewał przez całe życie, moja ukochana. Kocham cię. Nie. To ja ciebie kocham. Nie. Ja ciebie kocham jeszcze bardziej. Antiope. Popatrz na tego tytana. Jest miękki jak wosk. Siedzi już pod pantoflem.